wieloletnie reprezentant Polski, piłkarz Wisły Kraków i Bronka Zabrze. Właśnie Wiśle Kraków miał Pan sposobność spotkać Tereo Restalenczyka. Czy Śląsk, zatrudniając tego szkoleniowca, jest w stanie wyźwignąć się z dobrych rejonów tabeli? Ja myślę, że każda drużyna, każdy klub, który zatrudnia Restalenczyka, może być spokojny, że robota będzie zawsze rzetelnie wykonywana i że coś z drużyną potrafi zrobić. W pewnych elementach może nie zawsze tych czysto piłkarskich potrafi z drużyny wyzwolić. Między innymi ambicje, zawsze dobrze przygotowana drużyna, więc to jest bardzo ważne. To są bardzo ważne elementy, bo piłkarzy, tak jak w przypadku Śląska, na pewno posiada drużyna bardzo dobry, ale trzeba właśnie jeszcze inne elementy do tego dołożyć. Właśnie miesiąc półtorowej porażki z Legią Śląsk jeszcze za Restalenczyka nie przegrał. Trzy emisje zwycięstwo z Zagłębiem Lubin. Czy dobry występ Derby Dolnego Śląska wróży dobrze przed dzisiejszym spotkaniem w Bełchatowie? Ja myślę, że tak. Ja widziałem Śląsk, szczerze mówiąc, nie najlepszy mecz w wykonaniu z Polonią Bytom, kto już oczywiście za kadencji trenera Lęczyka. Gdzie mi się wydaje, że troszkę zbyt defensywnie ustawił drużynę, bo ta drużyna ma ogromny potencjał w ofensywie i trzeba to wykorzystywać właśnie z przeciwnikami. Nawet taki na Bełchatów, który jest w czołówce, który tak naprawdę jakieś rewelacyjne piłki. Jeśli drużyna zaatakuje w odpowiednim momencie, to myślę, że szanse na pewno większe niż drużyna gospodarzy, według mnie. Właśnie o Śląsku mówi się, że to drużyna z olbrzymim potencjałem ofensywnym. Dzisiaj naprzeciwko bramkarz, który właściwie zadebiutuje w lidze. Poza tym pada deszcz, więc chyba strzały z dystansu powinny być dzisiaj tym, co Śląsk powinien grać. No tak, pamiętamy, że z Widzewem po kontuzji Łukasza Sapeli budziłem wszedł do bramki, ale nie miał okazji pokazać swoich umiejętności bądź nieumiejętności, bo drużyna Widzewa go nie sprawdziła. Natomiast oczywiście no, drużyna Śląska posiada takich zawodników jak Sebastian Mila czy Wuksot Irowicz z petardą w nowym, tak mówiąc kolokwialnie, i no, muszą sprawdzić od razu na początku, postraszyć. Wtedy będzie też łatwiej o grę kombinacyjną, bo jeśli dwa groźne strzały, powiedzmy, na początku meczu wyjdą zawodnikom Śląska, to piłkarze z Bełchatowa będą musieli wyżej wyjść, żeby blokować te strzały i wtedy zawsze łatwiej o grę kombinacyjną również. No właśnie, zatem jaki wynik dzisiaj? Śląsk, Bełchatów czy może remis? Szczerze mówiąc, moim faworytem jest Śląsk, chociaż teoretycznie papierowym faworytem powinna być drużyna Bełchatowa. Jest kilka pozycji wyżej. Natomiast jeśli chodzi o potencjał, absolutnie drużyna z Wrocławia ma ogromny. Tak naprawdę, jeśli popatrzymy w CV każdego zawodnika, z kadry nawet, może nawet nie tylko z jedenastki, to coś ciekawego tam można znaleźć, ale właśnie trzeba to od nich, od tych zawodników wyegzekwować.